Halo, witam wszystkich. Z tej strony Enki. A przed wami jest kolejny odcinek z The Elder Scrolls V Skyrim. Dokładnie tak. A w tym odcinku, wielkopomna chwila, przechodzimy przez tą wielką ścianę wiatru, czy nie wiem, śniegu. Dzięki temu, że te dziadki tam na dole nas nauczyły pewnego krzyku, my sobie z tym poradzimy. A dokładniej czyste niebiosa. Używamy tego po raz pierwszy. No i co? Lecimy tak więc. Darketus, szykuj się. Okej, oni coś tam mówili, że niby ta droga ma być przesłana niebezpieczeństwami i tak dalej. Więc wolę się tu jakoś tam, nie wiem, przygotować. Czy coś? Czy ona coś nadepłem? Nie. Co jest? Ten mróz mnie bi... Czy ja mam co chwilę tego krzyku używać, tak? Czy coś? Nie wiem. Ale na razie mi to nie bije zbyt dużo HP, więc wolę sobie po prostu tak przejść. O nie, jednak bije! Okej, okay, to jest niebezpieczne. Okej, okay, najbezpieczniej będzie łazić z tym czarem. Żeby, okej, okay, cześć. Żeby w razie czego się uleczać. Lodowy upiór. O, zdychasz szybko. Giń. Stos lodowej esencji. Mniami. Fuck, znowu to samo. Okej. Okay. Nie, na razie jesteśmy na maksa zdrowi. Znowu lodowy upiór gdzieś. Fuck, gdzie on jest? Okej, okay, Darka to sobie z nim poradził. Oh god! Co to jest w ogóle za miejsce? Mówi się w tamtą stronę, okej. Okay. Mam nadzieję, że dobrze idę. W sumie jest tylko jedna droga, więc... Chyba dobrze idę. Ej, ale widoczki, wow! Tak za bardzo nie chcę... specjalnie teraz gadać na różne tematy, bo w sumie kurde, coś się dzieje w końcu, nie? Co to jest? Żmijowe tarcze. Ej, myślałem, że jakieś ebonowe coś. Może tak? Fajnie by było. Okej. Okay. Esencja ponownie. Let's go. Tego dziadka jakiegoś. On ma nas podobno nauczyć krzyku, albo po prostu jakiegoś sposobu na rozwalenie Alduina. A Alduin to jest smok, który przyzywa inne smoki, które już jakiś czas temu umarły. Jakoś tak to było. Nie jestem do końca pewien tej fabuły, ale coś mi się wydaje, że zbliżamy się ku celu. Jakieś takie mam wrażenie. No patrzcie, szczyt jest już tam. Więc prawdopodobnie jesteśmy u celu. Jeszcze tutaj widzę, że będzie raz trzeba użyć tego krzyku. Abym tak sobie tego użył Fusroda na tej kozie. Ale niestety są priorytety. Takie jak... fuck, wlazłem znowu w to. Musisz się czołgać, typie? No, strong hakom. I lecimy dalej. Okej, okay, weźmy się. Nie to chciałem. Uleczmy się. Przywracanie wzrasta pięknie. Gardło świata. Jesteśmy na miejscu. Jakaś podświata? Dziwna? Tak myślałem, że bez walki się nie obędzie.
Wundunik. Jestem Partur Nax. What? Kim jesteś? Co przywiodło cię do Strunmach, mej góry? What? Ja się spodziewałem tu jakiegoś starego dziada, a tu smok? Zaskoczyło mnie to, że jesteś smokiem. Jestem taki, jakim stworzył mnie mój ojciec, Akatosz. Tak jak i ty. To powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Volan? Dlaczego zakłócasz mą medytację? Muszę poznać krzyk smokogrzmotu. Drem. Cierpliwość. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. On też należy do dowów? Chyba nie. Coś mi się nie wydaje. W tradycji starsi mają pierwszeństwo przemawiania. Usłysz moje tu. Poczuj je w kościach. Sprostaj mu, jeśli do Wakinem. Po cóż mnie szukać, jeśli nie dla Tinvak? Tinvak? To jest ten krzyk? Teraz wciągam twoją duszę. Co mam z tą zrobić? Najpierw pokaż mi teraz, na co cię stać. Przywitaj mnie nie jak elf. Ognisty jak oddech. Dowa. Zastosuj na nim. Czy mam w niego ognistym oddechem? Mroźny oddech, ognisty oddech. No spoko, ale to mam na tobie, czy gdzieś tam sobie? Dlaczego zwlekasz? Jesteś do Wakinem. A na tobie mam. Okej. Tak. Sosedow losmul. Smocza krew jest w... A, spodziewałem się ciebie. Proda. Co za krwawiony przez to? Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tinvak. Ze starym dowol. Nie. Ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Czyli on też jest dową, czyli dowakinem? Tylko, że dowakin oznacza pogromca smoków, a on jest smokiem. Taki trochę paradoks, albo czegoś nie rozumiem. Skąd wiedziałeś, że przychodzę po smoko... co? Alduin Komet Tit. Czego innego możesz chcieć? Alduin i Dovahkiin wracają razem. Nie znam jednak poszukiwanego przez ciebie tu. Krosis. No, Krosis. Mam jego maskę. Tak daleko nie sięga. Możliwe, że Krosis to jest jakieś przekleństwo. W sensie coś takiego jak cholera. Śmiertelnicy. Po ich języku. Stworzyli to jak nasze hadrime. Nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Drem. Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie. Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym tu? Oby to nie było tak, że... że jak dam złą odpowiedź, to że ze mną nie będzie gadał, czy coś takiego.
Poda mi się ten świat, nie chcę, żeby się kończył. Tak. Gruza. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu, Lein Vokin. Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? Paz. Rozsądna odpowiedź. Rofus, Roda. To jedynie równoważysz siły, które próbują przyspieszyć upadek tego świata. Czyli on też jest... Nawet my, którzy żeglujemy po prądach czasu, nie widzimy poza horyzont jego końca. On też jakby chce końca tego świata? Tylko on nie chce walczyć, w sensie jest taki jakby na emeryturze. Próbujący przyspieszyć koniec, mogą go odwlec, a chcący opóźnić upadek, przyspieszyć go. Zbyt długo jednak daje już upust swej słabości do przemawiania. Krosis, teraz czas na twoje pytanie. Krosis. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu, na szczycie Monahan, zwanego przez ciebie gardłem świata? Żeby nie było, że inne smoki... Jakoś nie zdarzyło mi się o tym zastanawiać, dotrzymuj słowa i odpowiedz na moje pytanie. A jakie było moje pytanie? Nie, smoki lubią góry, prawda? No dokładnie. Prawda. Jednak niewielu już pamięta, że to właśnie tu Alduin posmakował klęski z rąk starożytnych języków. Znaczy, upadły smok. Okej. Walukt Unslat. Możliwe, że jestem jedynym, który pamięta, jak go pokonano. Tak i nie. Vicnus Nicron. Klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie. Strasznie powoli mówisz, koleś. Wcześni Nordowie z pomocą krzyku smoko grzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz wykorzystano Kel, prastary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Nieumyślnie. Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. Myje. Wiedziałem, że w końcu się pojawi. Tidbo. Dlatego właśnie mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat. Wiedząc, gdzie się pojawi. Czy nie wiedząc, Tid Krent, czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni Nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój, tu, mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz
na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się smokogrzmotu od jego twórców. Spodziewałem się innego zakończenia. Krozis. Nie. Niewiele wiem o wydarzeniach, które miały miejsce na dole w czasie, gdy tu mieszkałem. Zapewne wiesz więcej niż ja. Ufaj swoim instynktom, Dovahkiinie. Krew wskaże ci drogę. A więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. Niełatwe zadanie dla Zior, śmiertelnika, nawet dla Dovahkzots, smoczego. O co chcesz zapytać? Loktum. I on będzie sobie tutaj tak po prostu czekał. Imio Lok. Witaj. Okej, tego jestem ciekaw na przykład. Od wieków już nauczam drogi głosu. A Tum jeszcze nie, Dovahkiinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran. Rozmyślam nad Rotmulag. Słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Wiedza o słowie mocy to przy... Zastanów się nad znaczeniem, czy będę cię uczył, Dovahkiinie. Które słowo cię wzywa? Są trzy do zgłębienia. Fus, Faim i Yol. Fus to jest od Fus Roda, Yol to jest od chyba szybkości, tak? Fus chyba, nie? To siła w twej mowie. Ale gdy próbujesz siłować się ze siłą, wyobraź sobie, w jaki sposób moc może być wykorzystana. To Fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum Arc Mora. Gdy świat na ciebie napiera, ty naprzesz na świat. Dobra, on strasznie powoli mówi. O! Zamieci. Ej, gdzie jest ten mój zwój? Różne? Zaraz zobaczymy. Zwój? Nie. Ze zdwojoną mocą. Czy on mi dał podwojoną moc Fus Roda? Czy coś takiego? Zaraz zobaczymy. Pradawna wiedza. Pomów z Esbernem albo z Argeirem. Czyli musimy wybrać pomiędzy dwoma. Albo tymi starcami, znaczy tymi siwobrodami, albo z ostrzami. Szczerze mówiąc, bardziej wolę ostrza, ale jednak siwobrodzi bronili tego miejsca. Wydaje mi się, że oni są bardziej tacy, że tak powiem, no nie wiem, jak mam to powiedzieć. Wydaje mi się lepszą propozycją, w sensie no lepszym lepszym wyborem. Einrad. Gdzie on jest? Nie, to każe mi iść tam. Możliwe, że to jest jakiś inny koleś. Kto to jest? Tu jest Esbern. A tu jest Arygnir. Czy jakoś tak?
Arngeir. Te imiona. Co to było? On tak jakby gdzieś był tutaj. Czy on jest w tej wieży? Tak, on jest w tej wieży. Ale jak ja mam tam wejść? Naprawdę nie wiem, jak mam tam. A! Tędy. Spoko. Okej, okay. Gdzie jesteś, Argniry? Argnirze. Czyli Parturnax się z tobą rozmówił. Smocza krew tętni w twych żyłach. Czy odpowiedział ci na twoje pytania? Czy nauczył cię krzyku smoką grzmotu? Niech tak będzie. Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć. Spełnimy je. Nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagą. Sami bogowie lękają się, gdzie go znaleźć. Bluźnierstwo zawsze było domeną magów z zimowej twierdzy. Być może zdołają ci coś powiedzieć o prastarym zwoju, którego szukasz? Możliwe, że nie. A krzyku użyto już wcześniej, prawda? Mimo to znowu mamy problem. Czyżby się okazało, że Anduina nie można pokonać? Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jedynie odwlekli dzień. Jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec i odrodzenie. Wszyscy są przeciwko temu. Żeby ten Alduin w końcu przyszedł i wszystkich porozwalał. Dobrze, więc chodźmy do tej Akademii Zimowej Twierdzy. Tak mi się wydaje, że ten cały zwój tak naprawdę nie zadziała, ale... Coś mi się wydaje, że ten zwój tak naprawdę nie zadziała, ale i tak naprawdę będziemy musieli go pokonać, tego Alduina. Nie wiem, tak przewiduję końcówkę tej gry. Nigdy nie widziałem końcówki, ale tak mi się wydaje, że tak będzie. Że w końcu zatrzymamy jakby pogrom Skyrim na zawsze, a nie tylko odwleczemy. Czy możesz pomóc Izargo? A w czym? Trudno to przyznać, ale Izargo widzi wyraźnie, że Tolfdir cię lubi. Zapewne świetnie władasz magią. Izargo ciężko pracuje, ale nie może tego zrobić sam. Pomożesz mi? Izargo ciężko pracował, poznając nowe zaklęcia, próbując nowych rzeczy. Dzięki temu Izargo zostanie wyjątkowym magiem. Ale Izargo pracuje tak ciężko, że nie ma czasu wypróbować tych nowych zaklęć. Jeśli Izargo da ci zwoje, a ty ich użyjesz i powiesz, co się wydarzy, przyjdź do Izargo, gdy się przygotujesz. Ha! Nie potrafisz się oprzeć, prawda? Zobaczmy. Chyba ten. Izargo zaprojektował go jako doskonały. Szczególnie dobrze radzi sobie z nieumarłymi. Powinien błyskawicznie... Izargo daje ci mnóstwo zwojów. Wypróbuj je i wróć, by powiedzieć, czy działają. Dobra. Izargo, to się szykuje. Ciekawa misja, ale... Najpierw skończmy to, co zaczęliśmy. Czyli chodźmy tu poszukać prastarego zwoju. To jest gdzieś tam niżej. Czy niepotrzebnie tutaj chyba wchodziłem.
Tak naprawdę. A to jest jakieś inne miejsce. To jest tutaj. Jakaś biblioteka zimowej twierdzy. I nie waż się źle traktować tych ksiąg. Rozumiemy się? Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja. To tak, jakbym miał własny wymiar w otchłani. Spróbuj zakłócić spokój w moim Arkaneum, a każę Atronachom rozerwać cię na strzępy. Potrzebujesz pomocy? I co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wiesz, o co pytasz? Czy jesteś tylko chłopcem na posyłki? Myślisz, że nawet gdybym miał to przy sobie, pozwoliłbym ci to oglądać? Ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy złodziej. Ukryłbym. Świata. Czyli on go nie ma. Muszę go znaleźć, powiedziano mi, że możesz mi w tym pomóc. Nie wiem, kto ci to powiedział, ale zrobię co w mojej mocy. Mamy naprawdę mnóstwo książek. Przyniosę wszystko, co mamy na ich temat, choć nie jest tego dużo. Więc nie rób sobie wielkich nadziei. To w większości kłamstwa, doprawione plotką i domysłem. Co tu jest jeszcze o tym? Czy muszę z nim dalej gadać? Znaczy jakaś... A nie, on teraz szuka tych ksiąg. Myślałem, że muszę z nim gadać na inne tematy, które nie są związane kompletnie z tym. Masz, spróbuj nie wylać na niej niczego. Ja cię podsiądę. Ty sobie poszukaj. A nie, co on zrobił? Czy on mi dał to tutaj? Prasterii zwoje, tak. Okej, weźmy to. I refleksje nad prasterymi zwojami. Refleksje prasterymi zwojami spisane przez Septima Cygnusa z Akademii Zimowej Twierdzy. O, naprawdę chciałbym to przeczytać, ale... Ta czcionka. Plus jeszcze czas odcinka. Au. Nope. Nie, nie, nie. Dobra, zaczęliśmy nową misję, która nazywa się Pradawna Wiedza, tak? Zapytaj Urka o szklaną, szaloną księgę? Padła mi w ręce księga pełna chaotycznych rozwiązań na temat prastarych zwoju przez... O, też jest ciekawe. Ale to już w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls V Skyrim. Do kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć!